Szczęść Boże, niech będzie wszelka cześć i chwała, i uwielbienie Panu Bogu. Wszelka cześć Matce Bożej i wszelkie nasze starania o zbawienie naszych braci i sióstr. Kochani, jestem niejako przymuszony, więc piszę. Dnia 14 lipca 2024 roku o świcie na Bożej Łące. Pan Bóg daje nam znak. Cud kopuły. Jest to znak przymierza, a jednocześnie wiadomość dla nas, że zapowiadana odnowa ziemi, Nowy Jeruzalem, właśnie jest nad nami. Później przytoczył kilka przykładów Izajasza. Na przestrzeni wielu lat miałem powracające sny. O siedliskach ludzkich zabudowaniach w stanie ruiny. Sny te są prawie jak na jawie. Wszystko ze szczegółami i stale je pamiętam. Są to ruiny ogromnych domów drewnianych, wręcz pałaców. Przytaczam tu słowo ruiny, ale w snach domy te stoją i przedstawiają upiorny wygląd. Same bale, a pomiędzy nimi otwory z powodu zmurszenia. Podobnie z dachem same krokwy ze szczątkami ład. Kolor tych ruin, co dziwi, nie jest ciemny, a czerwony. I przeważnie wchodzę na te ruiny i je oglądam. Przez wiele lat nie wiedziałem, po co te sny. Teraz wiem, ostatni sen sprzed kilku dni był już jednak inny. Zobaczyłem w nich już na schodach jakąś świeżą pracę. Zobaczyłem początek schodów. Betonowych. Od dawna mam odczucie, że Pan Jezus bardzo jest już zmęczony, pragnie odpocznienia, pragnie swego domu, bo już nawet z Watykanu jest wyganiany, bo jest tam kłębowisko żmij. Kilka dni temu pewna siostra przysłała SMSA, miała sen z czwartku na piątek. Cytuję, śniło mi się, że nie mogliśmy. Nigdzie miejsca znaleźć, tualiśmy się. Tej nocy i ja również miałem sen. Śniłem właśnie o tych schodach. Po tym śnie byłem na adoracji pierwszopiątkowej Pana Jezusa. Podczas korzenia się, leżąc krzyżem przed ołtarzem, nagle hostia ze zwykłej, czyli z szarej, bo przybierała kolor ze ścian otaczających, Stała się lśniąco biała, a następnie w okamgnieniu czerwona. Po dłuższej chwili, od góry stopniowo, zamieniała się w zwykłą. Kolor czerwony oznacza, że Pan Jezus jest jakby w gorączce, w oczekiwaniu na swój dom, na odpocznienie. Miałem jakby nakaz pisania o tym, lecz nie byłem w stanie. Dzisiejszej nocy. Przyśniła mi się Matka Boża, usta miała krwisto czerwone. Dla mnie jest to znakiem pisz w końcu. No i teraz chciałbym przytoczyć fragmenty z Izajasza. Nadmieniam, że prawie cały Izajasz to słowa o nowym Jeruzalem. Księga Izajasza 60. Przyjmij Jeruzalem światło, przyjmij światło. Bo Twoje światło nadchodzi. Już unosi się nad tobą chwała Pana. Oto ciemność i czarne chmury zalegną w krainach różnych narodów. Nad tobą natomiast ukaże się Pan. Księga Izajasza, 62. Ze względu na Syjon nie zamilknę, ani ze względu na Jeruzalem nie ucichnę. Dopóki nie wzejdzie jak światło, moja sprawiedliwość i nie rozbłyśnie jak pochodnia, pełnym blaskiem moje wybawienie. Dostrzegą różne narody Twoją sprawiedliwość, a królowie Twoją chwałę. Będziesz nosić nowe imię, które da Ci Pan. Będziesz pięknym wieńcem w ręku Pana i królewskim diademem w dłoni Twojego Boga. Już więcej nie będą na ciebie wołać w cudzysłowie: opuszczona, ani twoja kraina nie będzie się nazywać pustkowie. On nada ci imię moje upodobanie, a twojej krainie zasiedlona. Jak młodzieniec zaczyna żyć w małżeństwie z dziewicą, tak twoi synowie zamieszkają z tobą. Księga Izajasza 65. Co do was, natomiast, którzyście mnie opuścili i zapomnieli o mojej świętej górze, którzy zastawialiście stół dla idola i przygotowywaliście napój fortunie. Ja wydam was pod miecz i wszyscy polegniecie, wymordowani. Księga Izajasza, rozdział 65: Nastanie nowe niebo i nowa ziemia, a poprzednich. Pamiętać nie będą. Nawet im nie przyjdą na pamięć. Przeciwnie, znajdować w niej będą radość i wesele. Oto ja z Jeruzalem uczynił stolicę radości, a z mojego ludu ostoił szczęścia. Ja również będę się radował Jeruzalem i cieszyć się będę mym ludem. I już tam nigdy nie usłyszy się lamentów ni krzyku. Rozpaczy, nie będzie tam takiego, kto by umarł przedwcześnie. Nie będzie starca, który by nie osiągnął, wyznaczonego mu czasu. Młodzieńcem będzie nadal ten. Kto ma sto lat? Nie po to będą budować, by inni tam mieszkali, nie po to będą sadzić, by inni spożywali. Wtedy wilki i jagnięta, razem pas się będą. Lew jak wół, Jad będzie sieczkę, aż mija ziemię jako swój pokarm. Pamiętajmy o słowach Matki Bożej do Marianny Andryszczyk w Osuchowej z 1910 roku, że nie ma i nie będzie takiego miejsca na świecie jak to na którym klęczysz. Tu będzie stolica Króla Polski, a także Dolina Jozafata. Bracia i siostry, przyłączmy się. Do tej dziejowej misji i dajmy Panu Jezusowi miejsce odpoczynku i królowania jako pierwociny przyczółek Królestwa Bożego na ziemi. Pamiętajmy o spotkaniach modlitewnych 21 i 22 września na Bożej łące, bo są to spotkania modlitewne, najmocniejsze na świecie, a to ze względu na dwunastokrotność. Pomnażania naszych modlitw przy krzyżu Nowego Jeruzalem. Sobota 21 września od godziny 10 do 16. Niedziela 22 września od godziny 10 do 16. Możemy ratować miliony, a jednocześnie się uświęcać tak, że tylko jednorazowy przyjazd owocuje tym. Że ten dzień będzie dla takiej duszy najowocniejszym w jego życiu, a i łaski obejmu też i jego bliskich, korzystajmy z darowanego czasu. Dojazd na Bożą łąkę. Jadąc od strony Brańszczyka, województwo mazowieckie przez budynowe dojeżdżamy do Tuchlina i zaraz po prawej będzie sklep. Mijamy sklep. I za około 100 metrów skręcamy w prawo, w polną drogę. Jedziemy około 100 metrów, i zawałem skręcamy w lewo, i cały czas jedziemy prosto do miejsca spotkania. Niecały kilometr. A na koniec, dla tych co nie wiedzą, na Bożej Łące modlimy się różańcem koronnym, który składa się z trzech różańców: różańca do Boga Ojca. Różańca zwykłego cztery części i różańca drogi krzyżowej. Zapraszam jeszcze do opisu pod filmem. Pozdrawiam z Panem Bogiem i Maryją.